Jedna komórka. Jak się czujesz, gdy masz otoczyć siebie czułością? Jeśli to jest dla ciebie nie lada wyzwanie, oto medytacja, która powinna to trochę ułatwić. Zamiast obdarzać życzliwością całą osobę, spróbuj potraktować z delikatnością jedną, maleńką cząstkę siebie. Zamknij oczy. Zacznij od zastanowienia się, w jaki sposób odczuwasz swoje ciało. Zauważ, że masz palce u stóp, kostki, kolana, biodra, palce, nadgarstki, łokcie, ramiona, żebra, brzuch i plecy. Kiedy oddychasz, czujesz, jak powietrze wpada do twojego ciała, a następnie z niego wylatuje. Jesteś istotą, która oddycha i zapewne możesz poczuć, jak twoje ciało porusza się za sprawą wdechów i wydechów. Gdzie najpełniej czujesz, że oddychasz? Skieruj swoją uwagę w to miejsce. Poproś swoją uwagę o pozostanie w tym miejscu żywego doświadczenia. Zrób to z czułością i akceptacją. Bez względu na to, gdzie kieruje się twoja uwaga. Jest ona jak nieco onieśmielony, ale ciekawski szczeniaczek albo małe, podekscytowane dziecko. Sprawdź, czy takie wyobrażenie pozwala ci się odprężyć. Do swojej uwagi zwracaj się z delikatnością i żywym zainteresowaniem. Cześć, moja uwago. Czy zechcesz się skupić na oddechu? Z miękką i pełną szacunku intencją poproś ją o zmianę obiektu, na którym się koncentruje. Jeśli przyciągają ją inne części ciała albo inne myśli, podziękuj jej za determinację we wspieraniu twojego dobrostanu. Twoja uwaga skupia się na tym, co uważa za najistotniejsze. Łagodnie i życzliwie poproś ją, by wróciła do oddechu. Teraz, mając zamknięte oczy, wyciągnij przed siebie jedną rękę z wnętrzem dłoni zwróconym do góry. Wyobraź sobie, że wyciągasz jedną z komórek twojego ciała i kładziesz na swojej dłoni. Masz przed sobą maleńki, pulsujący życiem byt. Jak się czujesz, gdy patrzysz na jedną ze swoich komórek? Czy dostrzegasz jej powiązanie z resztą ogromnego świata? Czy widzisz, jaką ma grubą ściankę, która oddziela ją od innych komórek, a zarazem pozwala im się komunikować? Czy wiesz, że zauważa ton otaczających ją emocji,
i reaguje na nie? Czasami, gdy łączymy się z różnymi częściami ciała, odkrywamy, że one naprawdę robią, co w ich mocy, by wraz z pozostałymi budować całe ciało. Czy czujesz, że ta komórka troszczy się o ciebie i chce dla ciebie jak najlepiej? Czy możesz poczuć wobec niej czułość i troskę? A wdzięczność? Zauważ, czy ta pojedyncza komórka, reprezentantka całości, jaką jesteś, poświęca szczególnie wiele uwagi jakiejś konkretnej emocji. Jaki jest jej emocjonalny ton? Czy dominuje smutek? Osamotnienie? Potrzeba wsparcia i pocieszenia? Lęk? Czy marzy ona o bezpieczeństwie i przewidywalności? Czy irytuje się bądź gniewa? Żąda szacunku i brania pod uwagę? Czy ta komórka jest szczęśliwa? Czy cieszy się z akceptacji i uznania? A może doceniłaby towarzystwo? Zastanów się, czy potrafisz poczuć, że doceniasz jej wkład w twoje życie. Jak się czuje ta komórka, kiedy skupiasz na niej uwagę? Czy odpręża się trochę? Teraz wyobraź sobie, że wkładasz komórkę z powrotem na jej miejsce w twoim ciele i pozwalasz jej opowiedzieć o całym tym doświadczeniu komórkom, z którymi sąsiaduje. Jak to wygląda? Jeśli było to przyjemne, być może przekażę pozostałym komórkom twojego ciała, że to możliwe, by ktoś traktował je z czułością i troską. Gdzieś rozbłyśnie ognik i rozleje się światłem na całe twoje ciało. Przenieś ponownie uwagę na całe ciało. Czy teraz jest choć trochę łatwiej czuć ciepło względem siebie? Po przetestowaniu tego na maleńkiej cząstce? Jakkolwiek brzmi twoja odpowiedź, poproś swoją uwagę, by zauważyła, jak to jest być fizycznym bytem, na który działa grawitacja. W którym miejscu ciała czujesz, że dotykasz jakiejś powierzchni? Czy czujesz własną wagę, własną obecność? Czy twoje stopy dotykają podłogi? Czy twoje pośladki spoczywają na krześle? Gdzie są teraz twoje ręce i dłonie? Co je podtrzymuje w górze? Jak twoja głowa utrzymuje równowagę? Zauważ, że podtrzymuje cię ziemia. Przez krótką chwilę pomyśl o grawitacji jako o miłości, którą ziemia darzy ciebie i twój ciężar. Łagodnie wróć do tu i teraz,
do tego, na co zamierzasz zwrócić swoją uwagę za chwilę.